Cześć, witajcie. Dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawy film, ponieważ będzie to pojedynek myszek w sektorze premium. Dwa bardzo zaawansowane, świetne modele myszek, natomiast też oba kosmicznie drogie. Ceny są wysokie, ponad 350-400 zł. To są takie ceny średnie, dokładne ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. A co będziemy porównywać? Pierwsza myszka, jeden z najlepszych modeli w ofercie Rokata, czyli Rokat Tion. Myszka ze swoistą przepustnicą Accelerator oraz 14 przyciskami w sumie. Bardzo fajnie wyprofilowana, wygodna, funkcjonalna, z bogatym oprogramowaniem. A konkurentem będzie Gambia Zeus. Kosmicznie wyglądająca myszka, gdzie możemy regulować sobie rozstaw tej myszki, żeby dopasowała się do naszej dłoni idealnie. Także ma wiele przycisków i ma system ciężarków. Tak więc będzie ciekawie, pamiętajcie ceny w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. Przed nami dwie znakomite myszki, po lewej Rokat Tion oraz po prawej Gambias Zeus. Co do rozmiarów, jak widzicie, myszki są obie dość duże, natomiast troszeczkę większy jest Rokat Tion. Po kolei porównamy ich wszystkie cechy. Na początek sensory. Obie myszki posiadają sensory laserowe, są to sensory zapewniające maksymalne DPI wynoszące 8200. Tu mamy sensor ProAim R3. Natomiast dokładnie nie wiem, jaki jest sensor w Gambiasie. Być może jest to Avago 9800 lub jakaś inna konstrukcja. Natomiast fakt jest taki, że obie myszki są bardzo precyzyjne. Widzieliście to w testach. Kolejna rzecz, waga myszek. Rokat Tion. Myszka bez dodatkowych ciężarków, 126 gramów. Natomiast Gambias Zeus w tej chwili uzbrojona jest dodatkowe ciężarki, zobaczcie, 5 sztuk tego mamy i waga wynosi 145 gramów z ciężarkami, czyli bez mniej więcej wyważyła tyle co Rokat. Z ciekawości zważymy, wyjąłem je, no i mamy 124 gramy, czyli bardzo podobna waga bez ciężarków. Obie myszki posiadają oprogramowanie konfiguracyjne rozbudowane, możemy konfigurować chociażby podświetlenie. Natomiast Rokat, moim zdaniem, posiada oprogramowanie dużo bardziej zaawansowane. Obie myszki mają także świetnej jakości ślizgacze, duże, szczególnie te tylnie, przednie mają troszeczkę mniejsze, natomiast ślizg w obu przypadkach jest bardzo dobry. Co do kształtu, zobaczcie. Tak wyglądają te myszki. Tak wyglądają z przodu. No i widzimy, że obie są mocno profilowane pod gracza praworęcznego. Że w przypadku Rokata jest to kształt, że tak powiem, stały i dłoń dopasowuje się dobrze. Myszka fajna nawet dla graczy o dużych dłoniach. Dobre podparcie dla kciuka, dobre położenie palców na górze. Tak więc pod względem komfortu świetna myszka. Natomiast Gambias Zeus ma możliwość regulacji. Sama myszka w sobie jest też fajnie wyprofilowana. Mamy miejsce podparcia dla kciuka. Mamy opadające klawisze główne, więc palce się tak układają dość naturalnie. Mamy podparcie dla palca małego i od spodu mamy pokrętełka, którymi możemy sobie te tutaj trzy elementy porozszerzać. Dzięki temu myszka dopasuje się do większości graczy. Kolejna rzecz, przyciski. Obie myszki mają ich naprawdę dużo. Zobaczcie, Gambias posiada przyciski, dwa główne, trzy tutaj. Rolkę, kolejny przycisk, to jest przełącznikiem profili i cztery przyciski po boku. Tak więc w sumie mamy 11 przycisków. Natomiast Rokat Tion również jest bardzo bogato wyposażony. Mamy rolkę, przyciski główne, przełącznik dwustronny tutaj, cztery przyciski na górze, dwa przyciski tu, przycisk pod kciukiem, który odpowiada standardowo za funkcję Easy Shift i Accelerator, czyli przepustnicę do sterowania chociażby pojazdami w grach. Obie myszki mają także świetne rolki. W Gambiasie ta rolka przesuwa się z dość dużym oporem. Jeśli ktoś lubi taki typ pracy rolki, to będzie zadowolony. W Rokacie mamy rolkę 2D Titan Wheel, która też działa z oporem i jest bardzo precyzyjna. Kolejny aspekt to jakość wykonania.
Widać to chyba gołym okiem, że obie myszki są wykonane z materiałów najwyższej jakości. Są to myszki premium, więc ślizgacze są bardzo dobre. Całe tworzywo jest również świetne. Tym, że tutaj mamy plastik taki po prostu matowy, bez właściwości antypoślizgowych. Natomiast tutaj mamy takie lekko gumowane tworzywo. Po bokach mamy plastik nieco bardziej chrupowaty. W obu przypadkach przyczepność dłoni do myszki jest świetna. Jakość materiałów jest jak dla mnie najwyższa. No i moi drodzy, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o porównanie tych myszek. Przechodzimy do podsumowania. Pojedynek myszek sektora premium zbliża się do końca. Tak więc ostateczny wybór, która waszym zdaniem jest lepsza, zostawiam wam. Ja wam tutaj tylko pokazałem jasno, jakie są zalety, jakie są wady, czym się te myszki właściwie różnią, a która jest lepsza dla was, musicie ocenić już sami. Według mnie obie te mychy są świetne i obie niestety są drogie. Pamiętajcie, ceny macie w opisie filmu, a na dzisiaj dziękuję wam za uwagę i pozdrawiam was. Cześć!